dzień dobry, moje kochane rybki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 6 do 12 lutego 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, pamiętajcie, łapkę w górę, komentarze również mile widziane, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. No i kochani, dodatkowa jeszcze informacja, zmienia się troszeczkę forma czytania tygodniowego, będzie troszeczkę inaczej, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ale oczywiście bardzo proszę Was o opinię. Na zakładce społeczność też będzie ankieta do głosowania, która forma Wam się bardziej podoba, czy stara, czy ta nowa, czy jest Wam to obojętnie. Także po obejrzeniu tego filmiku bardzo Was proszę, zagłosujcie, żebym też wiedziała, co się Wam bardziej podoba. Będę bardzo wdzięczna za każdy oddany głos. Dobra, moje rybeczki, to lecimy. Co się wewnętrznie będzie u Was działo? Wszelkiego rodzaju myśli, uczucia, przemyślenia. Wylosujemy sobie po 3 karty na każdą dziedzinę. Co z zewnątrz niespodziewanego do Was idzie? Co w miłości u rybka, u rybeczek, u rybeczek w związkach? A co u singli? Czy jest jakiś potencjał na ten tydzień? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca i finanse. I rada bądź dodatkowy przekaz. Kart opiekuńczych nie będzie, zamiast kart opiekuńczych będą anioły światła. Więc wybierzemy Wam jednego aniołka i przeczytamy, co ma Wam do powiedzenia. Świeczka, zostań. Uwolnienie. Pięknie. Uwolnienie. Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie Twoje serce. Jednak jeśli Twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego, jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Ta więź niczym łańcuch przykuwa Cię do niższych wibracji, trzymając na uwięzi. Poproś anioły, by pomogły Ci przeciąć więzy zbyt mocno łączące Cię z ludźmi, rzeczami lub emocjami. Uwalniając się od wszelkich więzi, uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę i staniesz się autentyczny. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. I afirmacja dla Was. Uwalniam wszystkich i wszystko. Moja dusza jest wolna. Tak jest. Dobra, rybeczki, to zobaczmy w takim razie, co wewnątrz Was się będzie działo. Siódemka buław, as buław, ha, sąd. I tu mamy to uwolnienie, kochani, to jest to. Kochani, wiecie co? Powiem Wam tak, że stajecie w swojej własnej obronie odnośnie nowego życia, nowych pomysłów, nowych spraw. Macie dosyć odpychania jakichś ataków, macie dosyć narzucania sobie innego zdania, macie dosyć takiej ingerencji w Waszą przestrzeń osobistą. Kochani, w końcu zaczynacie stawiać jakieś wymagania, stawiać jakieś granice i stawiać przede wszystkim na siebie odnośnie nowego życia, nowych pomysłów, nowych idei i tego, czego pragniecie. Sąd ostateczny dla mnie też jest kartą uwolnienia. Uwolnienia od presji, uwolnienia od trzymania się czegoś. To może być Wasze trzymanie się czegoś, Wasze trzymanie się kogoś. Ktoś się trzyma Was, tak? Uwalniacie się od tego energetycznie, emocjonalnie, intelektualnie. Ostatecznie podchodzicie do jakiejś sprawy, wyjaśniacie coś, wyciągacie jakieś odpowiednie wnioski, lekcje i właśnie mówię, jesteście wolni, z taką wolnością, świeżością wchodzicie w jakiś nowy rozdział w swoim życiu. Pięknie, pięknie, rybeczki. No to zobaczmy w takim razie, co z zewnątrz
Czwórka kielichów, siódemka mieczy, trójka kielichów. No właśnie, kochani, i tu jest, kochani, właśnie ten pies pogrzebany, ponieważ dla mnie jest to ewidentnie energia mówiąca, że w waszym otoczeniu, w otoczeniu waszych bliskich, przyjaciół, znajomych jest ktoś, kto wam nie służy. Ktoś, kto wam nie służy, ktoś, kto was oszukuje, okłamuje, ktoś, kto może właśnie trzyma was w więzach. I kochani, przez jakiś czas mam wrażenie, że tego nie dostrzegaliście z tą czwórką kielichów, ale teraz dostrzeżecie sedno tej sytuacji i sedno tej osoby. Dlatego będziecie w stanie się uwolnić, dlatego będziecie w stanie rozliczyć się z czegoś, tak? Część z was ignorowała ten fakt, ignorowała i w końcu się o tym przekona. Dla części z was ktoś może wam to powiedzieć, ktoś, kto jest waszym prawdziwym przyjacielem, może wam powiedzieć: słuchaj, ta Kaśka, Kryśka, Marek, ktoś tam nie jest wobec ciebie szczery. Mówi coś za twoimi plecami, kłamie ci w żywe oczy, nie widzisz tego, ale ja jestem wobec ciebie szczery, jestem twoim prawdziwym przyjacielem i ja ci powiem prawdę, choćby miało cię to boleć. Także dla części z was możecie to nawet dostać tą wiadomość od kogoś właśnie, kto jest waszym naprawdę prawdziwym przyjacielem. No i czuję, że z tą osobą będziecie tutaj porządki robić. Koniec ignorowania czegoś, koniec pychania trochę pod dywan, tak, zamiatania pod dywan, tylko stajecie właśnie w tej szczerości i uwalniacie się od kogoś, kto wam nie służy, tak, kto nie jest wobec was prawdziwy i kto nie ma wobec was szczerych intencji. Tak jest. No dobra, no to co u rybek w stałych związkach? Zobaczmy. Król buław, świat, księżyc. Wiecie co? Pierwszy przekaz, który przyszedł mi do głowy, że ktoś, z kim jesteście w związku, oczywiście to też może być wasza energia, pamiętajcie rybki, że nie chcecie kontynuować jakiejś relacji. Że w tej relacji było dużo fizyczności, może to był jakiś romans, może zależało wam tylko, wiadomo, na jakiejś zabawie czy coś w tym stylu, chociaż król buław jest raczej taką dojrzałą energią, ale mam wrażenie, że u was coś wygasło, jakiś płomień wygasł, jakiś żar, jakaś namiętność i ktoś tutaj ukrywa, że chce zakończyć tą relację, ktoś nie jest szczery i nie wiem, rybki, czy to jesteście wy, czy to jest wasz partner. Nie wiem, czy ta sytuacja wyjdzie w tym tygodniu na jaw, może chodzić o tą sytuację, tak, może właśnie o tą sytuację chodzić, że tutaj ta prawda wyjdzie na jaw, tak, ale dla części z was może to jeszcze zostać w ukryciu przez jakiś czas. Może nie będziecie tego świadomi, bądź wy nie będziecie chcieli się uzewnętrznić właśnie z tym stwierdzeniem, że nie chcecie kontynuować dłużej jakiejś relacji, tak? Kochani, z innej perspektywy, zupełnie innej perspektywy, wasz partner, wasza partnerka może mieć dla was jakąś niespodziankę w formie jakiegoś wyjazdu za granicę, podróży, coś w tym stylu, ale jeszcze się o tym nie dowiecie, ponieważ nie nadszedł czas. To będzie odpowiedni, to jest niespodzianka, myślę, że za jakiś czas, jeszcze nie na ten tydzień, ale jeżeli wasz partner będzie zachowywał się trochę podejrzliwie, wycofany, będzie coś tam kombinował, to tutaj bym powiedziała właśnie w tym scenariuszu, że właśnie planuje wam jakąś niespodziankę, planuje jakiś wyjazd, planuje jakąś podróż zagraniczną i bardzo się stara, żeby utrzymać to w tajemnicy. Dobra, rybeczki, single, zobaczmy co dla was, co tutaj będzie. Gwiazda, dziewiątka kielichów, trójka buław, ofiufiufiu. A co tu się będzie działo, moi drodzy? No powiem wam, że będziecie czyjąś gwiazdką z nieba. Ktoś się w was zakocha. Dziewiątka kielichów, możecie spędzić bardzo miłą chwilę, możecie się poznać podczas jakiejś imprezy, jakiegoś spotkania. Jedyny problem tkwi w tym, że dla części z was może być to związek na odległość. I niestety będzie impreza, będziecie błyszczeć na tej imprezie, zwrócicie na czyjąś uwagę, świetnie się będziecie bawić z jakąś osobą, a później przyjdzie moment rozstania i zastanowienie się, co dalej, czy się odezwać, czy się nie odezwać, czy ta osoba się odezwie, czy się nie odezwie. Kochani, odezwie się. Ja bardzo mocno czuję z tą trójką buław, że się odezwie. Tak samo dla części z was możecie pójść na jakąś imprezę, świetnie się z kimś bawić, bo tutaj poznacie kogoś, coś zaiskrzy, mega zaiskrzy, a później będzie cisza i będziecie się zastanawiać, czy ta osoba, nie wiem, tylko się wami zabawiła, czy się odezwie, czy się nie odezwie. Kochani, ja bardzo mocno czuję, że się odezwie. Tylko wiecie, no
Niektórzy tak mają, że coś muszą przetrzymać, albo mają jakieś, wiadomo, swoje obowiązki, więc tutaj zachowajcie cierpliwość, bo tutaj jakieś właśnie statki obfitości są u Was na horyzoncie i one, ja czuję, że one już są w porcie, nawet nie tyle, że płyną w Waszą stronę, co już są w porcie, tylko trzeba będzie się może wykazać właśnie jakąś cierpliwością w tej relacji. Ze względu właśnie, mówię, na odległość, ze względu na jakieś inne czynniki, ale macie szansę poznać kogoś naprawdę bardzo, bardzo szczególnego w tym tygodniu i bardzo mocno czuję, że jest to związane z jakimś świętowaniem, celebrowaniem czegoś, z jakimś spełnieniem marzeń, może część z Was uzyska coś, czego pragnęliście, wyjdziecie ze znajomymi, żeby to świętować, coś takiego i ktoś zwróci bardzo mocno na Was uwagę. No, mam wrażenie, że dla części z Was z tą trójką buław jest to tak długo wyczekiwane takie spełnienie dla Was, że poznanie kogoś naprawdę, kto nadaje na tych samych falach. No, ciekawe, ciekawe. Tylko pamiętajcie, żeby uzbroić się w cierpliwość, nie? Bo tutaj czuję, że będą jakieś okoliczności, które mogą trochę Was troszkę rozdzielić. Po tej upojnej nocy, po tym cudownym wieczorze, po tej randce mogą Was trochę rozdzielić, ale to nie znaczy, że rozdzielają Was na zawsze. Tylko, no mówię, są jakieś okoliczności, które spowodują, że to się wszystko troszkę rozciągnie w czasie. Tak bym powiedziała z tą trójką buław. No dobra, lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Dziesiątka pentakli, czwórka mieczy, papież. Kochani, dla części z Was pierwsze, co mi przyszło do głowy, że Wasz dziadek, ojciec, bardziej czuję tutaj męską energię, ale oczywiście to może być babcia, mama, jakaś ciocia, ktoś z Waszej bliskiej rodziny może potrzebować Waszej opieki w tym tygodniu. Czwórka mieczy, może się poczuć źle, może się poczuć chory, może się osłabnąć i będzie potrzebować Waszego wsparcia, Waszej bliskości, Waszej opieki, tak? Więc kochani, zwróćcie na to uwagę, tak? Zwróćcie na to uwagę. Papież też może oznaczać, że będzie potrzebny właśnie jakiś lekarz czy specjalista właśnie w jakiejś kwestii, żeby tej osobie właśnie pomóc czy załagodzić właśnie jakieś stany. Ja nie czytam o zdrowiu, ale to mi wyszło na pierwszy plan, więc musiałam to przekazać. Dla części z Was, kochani, mam wrażenie, że to będzie ogólnie taki czas spędzony z rodziną. Dobry tydzień na zacieśnienie więzów z bliskimi, może wyjechanie gdzieś do domu rodzinnego, albo wraz z całą rodziną gdzieś właśnie, gdzieś dalej, tak? Albo poświęcenie więcej czasu rodzinie. Także to jest dobry tydzień ogólnie na poprawę kontaktu właśnie z bliskimi, odpoczynek wspólny i zacieśnieniu tych więzów. Możecie usłyszeć coś bardzo ważnego od swoich rodziców, tak? Jakąś bardzo mądrą radę. Dla części z Was Wy wykażecie się taką mądrością wobec swoich dzieci, tak? Zainspirujecie je do działania, tak? Zmotywujecie do czegoś. Ale kochani, przede wszystkim czuję, że jest to czas, w którym trzeba po prostu też odłożyć trochę pewne sprawy na bok i poświęcić więcej czasu rodzinie, bliskim, żeby odpocząć z nimi, zrelaksować z nimi, się z nimi, tak? Tego typu rzeczy. Tak, bardzo mocno to czuć tutaj. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Ósemka kielichów, pustelnik, ósemka buław, dwie ósemki, super. Kochani, część z Was zdecyduje się pójść w jakimś kierunku, w którym czujecie wołanie już od dłuższego czasu. Może to być założenie własnej działalności, może to być zmiana jakiejś pracy, systemu pracy, może to być pójście właśnie z jakimś projektem, z jakimś hobby, tak? Coś, kochani, w tym stylu czuję. Część z Was zdecyduje się odejść od tego, co już Wam nie służy, żeby pójść w kierunku jakiegoś swojego marzenia, jakiegoś wołania swojej duszy, ponieważ pustelnik jest tą kartą mówiącą, że każda dusza ma swój jakiś konkretny cel i Wy odnaleźliście ten cel, ale być może przez jakiś czas wahaliście się zrobić ten krok w kierunku realizacji tego celu. Teraz w końcu zaczniecie działać. Będą jakieś pierwsze informacje, pierwsze wiadomości, pierwsze jakieś wyjazdy, podróże, tak, tego typu rzeczy, działania z Waszej strony w kierunku właśnie eksploracji właśnie tego konkretnego celu. Dla części z Was mam wrażenie, że może chodzić o jakiś samotny wyjazd gdzieś. Tak czuję, że część z Was może chce gdzieś wyjechać, czy na jakiś warsztat, czy w pojedynkę poeksplorować jakieś miejsca mocy, bo ten pustelnik mi się kojarzy z takimi miejscami mocy, takimi
odizolowanymi trochę od ludzi, tak? Może część z Was potrzebuje właśnie takiego wyjazdu, żeby poukładać sobie pewne sprawy w głowie, żeby zastanowić się nad dalszymi działaniami, tak? Jeżeli tak jest, kochani, to naprawdę nie bójcie się zainwestować w taką podróż, ponieważ ona może wiele Wam rozjaśnić w głowie. Jeżeli to jest taka podróż rekreacyjna, gdzieś dalej i tak dalej, kochani, jak najbardziej jest to dobry czas, żeby zaplanować co, jak, gdzie, po co, na co, rozłożyć finanse, bo poradzicie sobie tutaj ze wszystkim, a ta ścieżka jest w jakiś sposób Wam przeznaczona, więc to może być tak, że ta ścieżka przyniesie Wam pewnego rodzaju uwolnienie, ale też klarowność i kierunek, co dalej. Zainspiruje może Was do jakichś dalszych działań, więc to jest ważna rzecz, ważna sytuacja. Okej, rada bądź jakiś dodatkowy przekaz. Księżniczka kielichów, dwójka buław, trójka pentakli. Kochani, jeżeli ktoś się do Was odezwie z jakimiś przeprosinami, i odnowieniem jakiejś współpracy, kochani, warto w to pójść. Warto podjąć tę decyzję, że dajecie komuś drugą szansę, ponieważ macie szansę zbudować jakiś trwały zespół, dobrą przyjaźń, fajny związek, czy cokolwiek, kochani, to jest tą trójką pentakli, tak? Macie szansę zbudować jakiś solidny fundament. Dla części z Was odnośnie właśnie w pracy, finansów, bądź jakiejś inwestycji, warto jest tutaj pójść za głosem serca i eksplorować jakiś nowy teren, ponieważ to, co zasiewacie tutaj, ma szansę przynieść Wam stabilną podstawę na przyszłość. Więc warto, warto w to wejść. No dobra, zobaczmy jednorożca. Zobaczmy jednorożca dla Was, drogie rybki. Możliwości. Fiu, fiu, fiu. Podnieś swoje standardy. Zwiększaj swoje oczekiwania. Masz nieograniczony potencjał. Tak jest. Pięknie. No i tradycyjnie aniołki na koniec, kochani. Jeśli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te Wasze pytania. 1, 2 i 3. Ok, no to co, odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi krótko i na temat. Tak. Odpowiedź numer 2. Poproś innych o wsparcie. I odpowiedź numer 3. Bądź pozytywny. Tak jest. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam powodzenia, cudownego tygodnia. No i widzimy się, mam nadzieję, za niedługo. Buziaki. Pa, pa.